Dzień dobry, Tomasz Sokielski. Dzień dobry. Czy spodziewałeś się takich reakcji? Bo tak jak Ci napisałem w sobotę czy w niedzielę, to jest bomba jądrowa. To znaczy yy, mówię i o tym, co jest w filmie, i o tym już pierwszym efekcie, czy pierwszych efektach, które, które pokazały, yy, jak nieprawdopodobnie silna będzie ta fala uderzeniowa, która nie sądzę, żeby wygasła jutro, pojutrze, za tydzień. Yy, zaskoczyła mnie pozytywnie szybka jakby reakcja i stanowisko... Yy, najważniejszych hierarchów. Yy, nie twierdzę, że to załatwia sprawę. Ale przypomnij sobie, że... po Dwóch hierarchów, tak literalnie. Dwóch, no ale no, najważniejszych dwóch, znaczy, jeśli chodzi o stanowiska. Prymas i przewodniczący konferencji Episkopatu Polski. E, szybka, e, niemal natychmiastowa po tym, jak się film zakończył e, reakcja, komentarz. Do tej pory zazwyczaj na stanowisko kościelnych hierarchów trzeba było czekać dniami, tygodniami, a czasami nawet miesiącami. Wiem, że to jest niewiele. Tym bardziej, e, że mówimy w obu przypadkach o ludziach, którzy bardzo... nie chcieli wystąpić też, w Ale też to po pierwsze. Po drugie o ludziach bardzo inteligentnych, którzy, zobaczywszy ten film, naprawdę musieli zdawać sobie sprawę, że tym razem tu, tu nie ma co czekać, tylko no, że przepraszam, rok temu by wystarczyło może. A, ale dzisiaj oznacza nieskończenie mniej. Nie, bo dzisiaj moim zdaniem po tym filmie y, takie też komentarze otrzymuję. Takie otrzymuję maile na przykład od księży. Szeregowych, tak mm -hmm. zwanych szeregowych księży, którzy dziękują za ten film, e, uważają, że jest potrzebny, gdy słyszę, że... A dostajesz też inne od takich, którzy mówią... Nie, 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 nie. zdarzyło mi się. E, natomiast, wiesz, jak słyszę, że ludzie są gdzieś na mszy i ksiądz mówi w trakcie homilii w niedzielę wczoraj, e, włączcie, obejrzyjcie ten film, musicie go obejrzeć. Jeśli słyszę. Co... A to słyszałeś od ludzi, czy, czy właśnie od też ludzi. w maile? od ludzi. E, dzisiaj spotkałem kilka osób. Byłem rano e, w, tam w redakcji gazety wyborczej e, na spotkaniu i spotkałem kilku właśnie dziennikarzy, którzy mówili, że byli w niedzielę e, w kościele i słyszeli e, takie, a, a takie kazanie. Z tego Z by no... wynikało, że, że, że w kościele. E, Trudno oczywiście to ekstrapolować i powiedzieć, to, to. jak to jest powszechne, ale jednak świadomość tego, że problem jest i że problem jest gigantyczny, jest obecna. Absolutnie, tylko do tej pory brakowało odwagi, aby księża, którzy nie są w to uwikłani w żaden sposób, czy to jako sprawcy, czy to jako osoby kryjące, aby ci księża mieli odwagę mówić, tak? żeby stanęli i zaczęli domagać się rozliczenia, także hierarchów. Nie tylko wyrzucenia tego czy tamtego księdza, który skrzywdził jeden się tak? Ale... Dariusz Olejniczak, mhm. który złamał zakaz sądowy, do czego się zresztą przyznał. Ten, który mówił, przypomnijmy, że, że tym dzieciom, które były najpierw zbliżycie się do ołtarza i on mówił, że kościół jest, jak to było? Że... Podostrzałem, podostrzałem i że... Że jest kościół pochukiwanie, jest nie pamiętam słowa. na księży no. i że najlepiej wysłać ich do psychiatryka albo rozstrzelać, wyspowiadać i rozstrzelać. On Okazało się, jak pokazał ksiądz Olejniczak, że jest też trzecia metoda. Z można po prostu tak. przestać być e, księdzem. Co nie, nie powinno jednak, jak sądzę, powstrzymywać prokuratora. Bo nie. ten człowiek złamał za, za, zakaz, zakaz sądowy. sądowy. Zakaz no to oczywiście, to, to, to jest jasne. Znaczy, uh -huh. Ja rozumiem, że e, wymiar sprawiedliwości e, w postaci jakiegoś prokuratora warszawskiego już e, szuka kontaktu z tym księdzem. Natomiast uh -huh. e, też wciąż e, nie, nie powinniśmy zapominać, bo mówimy, e, ksiądz Dariusz Oleńczak zrezygnował z bycia księdzem. Ale co z jego przełożonymi? Dlaczego nie dopilnowano? Dlaczego ten człowiek mógł się swobodnie poruszać po całej Polsce i prowadzić rekolekcje dla dzieci? O tym mówię, że, że porównałem tutaj w tym wstępie, zanim się pojawiłeś trochę do, do historii z aferą Watergate. To znaczy, jednym problemem, to było samo Watergate, włamanie, tak, do siedziby Partii tak. Demokratycznej, ale tak naprawdę tym, tym problemem, który spowodował, że biały dom Nixona eksplodował, to było to, to cover up. Czyli przykrywanie. I tu, w tym momencie, mówimy o potężnej odpowiedzialności. X biskupów, których już możemy wymienić z nazwiska, i innych, podejrzewam innych, których nazwiska poznamy wkrótce, ale. Tu, ja, już to, mogę powiedzieć, ja już mogę mhm. powiedzieć, bo mamy e, nakręconą w części historię, która nie zmieściła się do tego filmu, ponieważ no, trwała jeszcze, po prostu pewne wydarzenia się działy e, i film już był na etapie postprodukcji, kiedy się, ta historia się dopełniła. E, no i tam mamy ewidentny dowód na to. Że biskup manipulował, ukrywał i tuszował przestępstwo konkretnego księdza. Mamy, mamy dowody w postaci zeznań. Dobrze, ale zeznań gdzie złożonych? W prokuraturze. I co się dzieje? No nie mogę jeszcze powiedzieć, co się dzieje. Nie, to, czy to wiadomo, to się mamy... Jak wiadomo, co, co się dzieje w prokuraturze? Trwa. Nie, nie, bardzo dobrze. Prokuratura. Tak, tak. Y, można powiedzieć wzorowo w ogóle. Ale, a, ale wzorowo to ja rozumiem, że już ma zarzuty postawione, czy? Jeszcze nie. Jeszcze nie, czyli lada moment. Ponieważ... A, a właśnie, czy masz jakiekolwiek informacje, czy ta sprawa trafiła wyżej? Ponieważ mam wrażenie, że elementem... Ale która sprawa? Całość. Mhm. Chodzi mi o to, że elementem bezkarności wielu biskupów, jak sądzę, ich jest ich... Dość rozpowszechnione poczucie, że Watykan to może jest dwie godziny samolotem z Warszawy, ale tak naprawdę jest bardzo daleko. Jest tam jakiś franciszek, on czegoś chce, ale ma tych episkopatów na politykalności pewnie. Tak. I krótko mówiąc, czy coś wiemy, czy to tam dotarło, bo wydaje mi się, że dopóki tam to nie dotrze, to tego efektu kary za cover up, jak mówimy, nie będzie. Odezwał się jeden ksiądz, który niedługo wybiera się do Watykanu z pytaniem, czy mógłbym mu udostępnić. Kopię filmu, bo chciałby przekazać. A są już napisy po włosku? Nie ma jeszcze po włosku, są po angielsku. Zaczynamy też robić napisy w języku hiszpańskim, więc dla papieża Franciszka. Ponieważ byłoby to bardzo dobre. Nie, 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 nie sądzę, żeby. Zresztą do tego też chciałbym dotrzeć, żebyśmy tutaj w tym momencie wchodzili w taką poetykę, w poetykę odpowiedzialności zbiorowej. Ale oczywiście pytanie brzmi, czy w momencie, kiedy tuszowanie, ukrywanie, przenoszenie księży do innych parafii ma na swoim koncie nastu albo kilkudziesięciu biskupów, to pytanie brzmi, czy funkcjonowanie tego episkopatu w takim składzie personalnym ma rację bytu. Wiesz, nie wiem, bo, ja, bo, bo nie znamy prawdziwej skali tak, e, tych przestępstw i skali e, ich tuszowania. Możemy się domyślać na razie. E, aby to ustalić, potrzebna jest moim zdaniem, to już jest jasne, że jest potrzebna niezależna od kościelnej hierarchii komisja, która będzie mogła wejść w, do w archiwa, przejrzeć, przesłuchać, zadać pytania, porozmawiać z ofiarami, przeprowadzić rzetelne e, śledztwa. Bez tego nie dowiemy się, jaka jest skala prawdziwa i jak wygląda prawda o, o tym e, strasznym problemie. Natomiast niewątpliwie, moim zdaniem, jesteśmy na etapie, w którym nie wystarczy już powiedzieć, że rozliczamy się, że przyjęliśmy procedury. Sprawa bydgosko-wrocławska, ksiądz Kania, mhm. już nie ksiądz, się okazało, że przed Wielkanocą został pozbawiony stanu kapłańskiego czyli znaczy wyrzucony. No ale przez lata był i nawet po wyroku wskazującym na 7 lat wciąż był księdzem. Sprawa bydgosko-wrocławska, gdzie jest ewidentne są dowody, są dokumenty, pisma, że ci biskupi przesyłają sobie tego człowieka, wiedząc jakie zarzuty na nim ciążą. Co więcej przesyłają go z Wrocławia do Bydgoszczy i w Bydgoszczy byt, biskup Tyrawa który nie raczy w ogóle się wypowiedzieć w tej sprawie, y, 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 daje misję temu księdzu, aby opiekował się ministrantami i aby prowadził y, y, lekcje religii. Wilku y, zapraszamy, tutaj są jagnięta, prosimy. To nic, że znaleźli w swoim komputerze dziecięcą pornografię, to nic, że próbowałeś za stówę kupić sobie chłopców na ulicy. Proszę bardzo, tu są ministranci i, i to są, tutaj są dzieci. A sprawa licheńska? Sprawa licheńska. No. Czyli, czyli przypomnijmy, pomnik i ten budowniczy, wielki tak, budowniczy, tak, tak. który... Więc Eugeniusz Makulski, no bo w swoim oświadczeniu Marianie używają nazwiska, więc ja też mhm. już używam Eugeniusz Makulski. W tym oświadczeniu, którym, które zostało wydane wczoraj po południu, jest mowa o... jest liczba mnoga, jeśli chodzi o przypadki. Wykorzystywania seksualnego, więc jak rozumiem, jest kilka ofiar. Nie rozumiem tej polityki, która polega na tym, że wciąż właściwie nie wiemy, jaka była decyzja stolicy apostolskiej w tej sprawie. Natomiast można domniemywać, że no po prostu, ponieważ ten ksiądz ma zakaz kontaktu właściwie z ludźmi, no Watykan uznał jego winę. Tak, 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 tak to rozumiem. I niestety z tego świadczenia też można domniemywać, że nie zgłoszono tej sprawy organom ścigania, tylko uznano, że prawo kościelne jest najważniejsze, że zgłaszamy do Watykanu i, i, i tyle. Tu chyba mamy jeszcze jeden element, albo jeszcze jedną ścieżkę, w którą, w którą pójdzie sprawa albo jej odłamki, y, której dotyka historia z, księdza, y, z księdzem Cebulą, prawda? Cebulą. Cebulą. Tak, bo, bo, bo y, być może mieliśmy do czynienia y, Systemowym y, angażowaniem cudzysłów w roli agentów księża, który, którzy takie rzeczy mieli. Nie na wiem, końcu. znaczy jest tak, znaczy w tym moim filmie ja tego nie zamieszczałem, ponieważ ja nie przedstawiałem sylwetek. To nie, ten film to nie są sylwetki e, sprawców, tylko to są historie ofiar i pokazanie jak, jak zostały pozbawione jakichkolwiek właściwie praw, osamotnione, zamknięte w kręgu milczenia na lata. Więc tam nie było miejsca na to, aby budować wielkie sylwetki poszczególnych księży. Ale mogę powiedzieć, no bo to już jest dyskusja, więc... Yy, Chciałem to zachować do, na czas wydania książki, która e, będzie jesienią właśnie poświęcona, będzie rozszerzeniem tego, co, e, czym zajmowałem się w filmie. E, I ten pierwszy ksiądz, e, ksiądz Jan, i ksiądz Cybula, i ksiądz Eugeniusz Makulski e, byli zarejestrowani jako tajni współpracownicy Dobrze. Służby Bezpieczeństwa. Ale w tych e, dokumentach, w które miałem wgląd, nie ma wprost żadnego śladu, że zostali zwerbowani, ze względu na kompromitujące je ich jakieś materiały. Mhm. W przypadku księdza Makulskiego jest wzmianka, że w latach 60 był miał za, przyłapano go na próbie w, 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 zmuszenia do seksu osoby nieletniej. Ale ze względu na jakąś amnestię, która weszła wtedy w życie, ta jego sprawa została umorzona. On nawet nie... nie nie, nie, nie usłyszał żadnego wyroku. Można domniemywać, że skoro w tych latach 60. coś takiego miał na koncie, to powtarzało się to dalej. Ale w tych dokumentach, które Dobrze. widziałem, nie widziałem wprost przełożenia e, SB, e, znaczy, że, że mają mhm. kompromitujące materiały, konkretne kompromitujące materiały na tych księżach. W filmie jest kilka konfrontacji. Ofiary księża. Wyobrażam sobie napięcie. I ofiar, i was, twórców filmu, przed tą konfrontacją. Bo nie wiadomo, jak to wyjdzie, prawda? Tak. I dzisiaj ktoś wskazał, ktoś napisał w którejś z gazet, że widać było po ofiarach, że one wciąż były. W roli, mimo że przychodziły, jakby do, egzekwując sprawiedliwość, ale wciąż były wystraszone, wciąż były tymi, tymi ofiarami. Ale oglądając w momencie, kiedy oglądaliśmy parę dni temu ten film, to dla mnie szokujące było też to, że, że ci księża nie zaprzeczali. Jeden zaprzeczał, ale oni mówią: tak, to to zrobiłem. Szokujące w tym sensie, że nawet w tym oceanie pod tytułem. Afery pedofilskie, że nie byli przygotowani na. tak, jakby byli zaskoczeni tym wszystkim, tak, jakby nie wierzyli, że, że ta ofiara kiedykolwiek może być. Tak, ja myślę, że, 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 że oni żyli, żyją w przekonaniu czy żyli w przekonaniu, że udało się tak, że mam grzechy, ciężkie grzechy na sumieniu, ale sprawa nie wyszła na jaw, już nie wyjdzie. I nagle zjawia się ta osoba i myślę, że dla tych księży to też był swego rodzaju szok. I oni w przypływie takiego zaskoczenia... I nie wiedzą, że jest ukryta kamera. I nie to... wiedzą, oczywiście, tak, tak. No bo myślę, że gdyby była kamera, to nie byłoby żadnej rozmowy. Przyznawali się do tych ohydnych rzeczy, które robili. I to też jest olbrzymia siła. A Ty mówisz o tym wycofaniu ofiar. Rzeczywiście, ale każda ta konfrontacja, oni zaczynali z takiej pozycji wycofania. Psychologia to jasno tłumaczy, to, to znaczy to jest wciąż ta relacja ofiara sprawca, więc oni, mimo że są osobami dorosłymi, że minęło wiele lat od tych zdarzeń, wciąż y, boją się y, kontaktu z tym, kto, kto ich tak skrzywdził. Natomiast te konfrontacje kończyły się zawsze tym, że oni jednak wychodzili. Y, z siłą i mówili, że mają takie poczucie, że zostawiają kawałek tej traumy za sobą. Że ta konfrontacja, to, że odważyli się spojrzeć w oczy tych jak ludzi, to jest, ta, to, to jest taka terapia też dla nich. Sukces tego filmu yy, polega w jakimś sensie według mnie także na tym, jak swoją jakością po prostu sparaliżował typową, tradycyjną w takich wypadkach w Polsce i nie tylko, linię obrony. Atak na kościół. To pada oczywiście, ale pada słabo. Ten argument jest wybitnie rakityczny. A w związku z tym chcę Ciebie zapytać, ponieważ zanim skręciłeś pierwszy centymetr... Nie, teraz to już nie Nagrałem pierwsze, pierwsze sekundy tego filmu. Musiałeś Ty, brat, musieliście usiąść i się zastanowić, dobra... Tu jest x potencjalnych, gigantycznych pułapek, w które możemy wpaść i to wszystko, ten cały projekt wyleci w powietrze. Co było takim projekt, taką pułapką potencjalnie największą? Największą pułapką było pójście w tani e, antyklerykalizm. E, na przykład nadanie jakiejś narracji, e, własnego e, komentarza. Wiesz, myślę, że na I przykład... to musiało być sterylne. sterylne. No, wiesz, mnie tam prawie nie ma. Są tylko, jest kilka sytuacji, w których ja po prostu pytam, dopytuję o coś, bo chcę, aby widz też to wiedział. Ale to nie jest film, nie wiem, gdzie ja swoje osobiste poglądy przedstawiam na sprawę, czy narzucam widzom jakiś pogląd. Myślę, że to, że, że to jest najważniejsze, że, że ten film na chłodno de facto na chłodno Przedstawia wstrząsający obraz zmowy milczenia, cierpienia ofiar, cierpienia, które trwa wiele lat. To nie jest tak, że e, e, ci ludzie mają to za sobą, oni wciąż to przeżywają. Oni dopiero właściwie dojrzeli do tego, aby o tym mówić, e, żeby się przyznać, żeby zrzucić z siebie poczucie wiesz, winy, bo ci ludzie wciąż żyją w, w poczuciu winy i wstydu. Powiedziałem tutaj w tym wstępie, że, że ten y, film to jest wielki sukces dziennikarstwa. Ale to według mnie jest klęska mediów. Ponieważ y, musiałeś wyjść poza system tradycyjnych mediów, żeby ten film mógł się ukazać. No i dobrze, że się udało. Tak. I to też według mnie na końcu uchroniło Cię od zarzutów, ale jednak chciałbym, y, chciałbym y, tego, ten wątek rozwinąć. Komu proponowałeś realizację i współfinansowanie? Nie mogę tego powiedzieć, wiesz Tomek o tym, że wiesz, są prowadzisz pewne rozmowy. Dobrze, to, a jakie, do jak, strony, jakie argumenty padały? No, że na zasadzie poklepania po plecach, że to ważny temat, interesujący, no ale wiesz kto rządzi, wiesz jakie są wpływy kościoła. Czyli to była obawa nie o reakcję kościoła, tylko o reakcję władzy? Wspólna. Znaczy, że, że, że reakcja kościoła i reakcja władzy może się odbić. Na przykład na jakiejś tam redakcji, czy na jakimś medium, że zostanie przyklejona łatka, albo ktoś nie chciał, żeby jego nazwisko przy takim projekcie się pojawiało. Chociaż jedno medium zdaje się zaproponowało ci współfinansowanie? E, jedno medium. Mhm. Aha, tak, tak, tak. No, ale e, tak. E, nie, Aksel, yy, One, tak. Onet, yy, Co dalej? Natomiast, no tak, ale uznaliśmy, że już. A to, właśnie, Chcę jedną rzecz yy, ważną, korzystając z tego, że jestem u Ciebie w programie, chciałbym powiedzieć ogólnopolskim dużym telewizjom, yy, że jeśli chcą wyświetlić ten film to proszę zgłaszać się do mojego brata, Marka Sekielskiego. Udzielimy bezpłatnej licencji, bo zależy nam na tym, aby ten film obejrzało jak najwięcej osób. Więc jeśli bezpłatnej? Ktoś... Bezpłatnej. A to, bardzo, to teraz wstawiasz tę stację w bardzo trudnej sytuacji. Bezpłatnej licencji? Nie, nie. Bo my powiedzieliśmy, że nie, mhm. nie zamierzamy na emisji tego filmu zarabiać. On powstał ze zbiórki internetowej. Dziękuję wszystkim, którzy się dołożyli. I e, jeśli dzisiaj jest jakaś telewizja, która chce ten film pokazać... Dzisiaj wieczorem. Dzisiaj wieczorem też, no jest, mamy kopię, możemy uh -huh. dostarczyć w każdej chwili. E, więc zapraszam do kontaktu z Markiem Sekielskim, który jest producentem tego filmu. I jedna rzecz, y, oglądając ten film, kiedy już byliśmy w okolicy Puenty, a wiedziałem, że jesteśmy w okolicy Puenty, bo tuż przed emisją powiedziałeś, że trwa, więc zerknęłem <laughs> na zegarek. o pełnej godzinie zaczęliśmy. Y, zastanawiałem się, czy doczekam się i nie doczekałem się. Chciałem, myślałem, że zobaczę, redaktor Sekielski z mikrofonem. I po drugiej stronie kardynał dziwisz. I ty jemu zadajesz? Choćby tam przed wejściem do kamienicy, w której mieszka pytanie. No wiesz, to próbowaliśmy, ale nam, nam się nie udało. No próbowały. Bo to, tak co owak, ta ostatnia sekwencja prosi się, że tak powiem, o dalszy ciąg. No i będzie, będzie. Będzie ciąg dalszy, podjęliśmy tę decyzję. Wiesz, gdybyś miesiąc temu mnie zapytał, to bym powiedział, że nigdy w życiu, bo jednak ten film też mnie kosztował dużo nerwów i, i psychicznie go przeżyłem, ale dzisiaj wiem, że musimy A to nakręcić ciąg dalszy. Teraz byłby ciąg dalszy, czy teraz skoki? Równolegle będziemy nad tym pracowali, ponieważ prace nad filmem o skokach już trwają, więc musimy to prowadzić równolegle, ale pewnie prędzej ukaże się jakaś kontynuacja tego właśnie filmu Tylko nie mów nikomu. No, jeszcze, no i pracuję jeszcze nad książką, która na jesieni ma się ukazać. Trochę szokujące jest, że ten film pojawił się teraz. Powiedziałbym dopiero teraz. Wszyscy wiedzą, że jest afera. Gigantyczna afera. Temat nie jest na stole, bo wiadomo, że trzeba się w to wgryźć. To trwa, zabiera to wiele czasu. Ale, ale nie trudno się domyśleć, że jest gigantyczna afera. Ciekawe, że. Wiesz co? Myślę, że, czas, że, 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 że my, dziennikarze, media szerzej, na co dzień. Czasami zajmujemy się, czy też zbyt dużo czasu poświęcamy sprawom absolutnie błahym. Jakimś tam awanturom, awanturą, które mhm. po, po, po jednym, dwóch dniach w ogóle nie mają znaczenia i, i, i wiemy zresztą tego dnia, kiedy się nią zajmujemy, że o, tak naprawdę to, że panowie dali sobie porazie werbalnie, to, 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 to nic nie zmieni. I, I ja mam też nadzieję, że ten film pokaże redakcjom, mediom, że warto robić duże rzeczy, że warto pochylać się nad tematami, które wiadomo, że to nie jest pstryknięcie, że nie zrobi się tego w dzień, tydzień, miesiąc, że to musi potrwać. Tu mamy dość ciekawą historię. Znaczy to o czym ty mówiłeś ta dojutrkowość, tymczasowość, łapanie tego tematu, który przed sekundą wyskoczył, a jutro nikt nie będzie pamiętał. Pokazuje jak internet potrafi ogłupiać, zabijać dziennikarstwo, ale jak internet może być fantastyczną ponieść, platformą no. do tego, żeby je nobilitować. Alże wiesz, to jest coś, coś niesamowitego, znaczy, bo to pokazuje absolutnie nową drogę. Znaczy, wiele osób, kiedy ja zaczynałem tę zbiórkę, zresztą mój brat też nie wierzył, że się uda. E, był sceptyczny mocno e, i wiele osób mówiło, nie no, Tomek, no, fajny pomysł, ale no co ty. W Polsce nikt się nie zrzuci na taki film, bo ludzie w internecie chcą mieć za darmo zupełnie, więc nikt nie chce płacić i tak, dalej, udało i tak się. dalej Wiesz co, to, to jest udało nowa się. droga, ale tu bym nie zdejmował z haczyka tradycyjnych mediów. Nie, absolutnie. Dlatego, że mają pieniądze. Redaktor Sokielski. Przez 20 lat funkcjonując w tradycyjnych mediach, zyskał twarz, nazwisko, wiarygodność i wtedy, jak mówi, Jacek kielski zrobię mi to pomogło. A X, Tomek. Y i Z tych pieniędzy nie Ale jasne, będą, jasne gdyby nie to, że razem. Mówię, e, to nie jest pewna. Mówię, to nie że, nie. że, że, ja to, to, że razem... ci inni też będą, twórcy jakichś filmów też będą potrzebowali selekcji. Ale, to, że mnie kojarzą jeszcze z faktów, kiedy razem tam pracowaliśmy, to, że mam jakieś tam swoje osiągnięcia dziennikarskie. Że mówiąc, krytko, moja mówiąc Twarz była znajoma im. To mi pomogło oczywiście i, i pomogło mi w rozmowach z ofiarami, ale też pomogło mi przekonać ludzi, aby, aby wyłożyli pieniądze i sfinansowali tę produkcję. Tak, no absolutnie myślę, że gdybym był w cudzysłowie takim osobą z ulicy, która by powiedziała, chce zrobić taki film, no to mogłoby się nie udać, ale tym bardziej dziennikarze, którzy mają pomysł, y, którzy widzą jakąś blokadę u siebie w redakcji, powinni próbować i ryzykować. No, jeśli mi się udało, to dlaczego komuś innemu ma się nie udać? Za chwilę Michał Kamiński o y, politycznych konsekwencjach y, tej sprawy, bo i takie już są i będą pewnie jeszcze daleko idące, tym bardziej, że dość specyficznym, jak wiadomo, przedwyborczym okresie jesteśmy. A ja po pierwsze dziękuję, po drugie. Myślę sobie, i oczywiście w takich momencie człowiek ma skłonność do y, daleko idących metafor, paraleli, ale wydaje mi się, że nie było przez tych 30 lat y, wolnej Polski ani jednego y, materiału, jakiegokolwiek materiału dziennikarskiego, który już wywołałby takie efekty, takie poruszenie. A mam świadomość, że to jest dopiero początek. Także wielkie gratulacje. Dzień, wielkie dzięki.